Witajcie. Wracamy do wspólnego czytania i tłumaczenia epifanicznego tomu 9, czyli Posłannik Paruzji. Będziemy dzisiaj czytali sobie wspólnie rozdział 2 i akapity 21 i 22. Jest to część takiej dłuższej części i właśnie z uwagi na tą długość tego materiału oraz to, ile będziemy czytali, podzielę to właśnie na dwie części. Standardowe zastrzeżenia i zacznijmy sobie od przypomnienia słów, które są tutaj omawiane jako antytyp, czyli 4 Mojżeszowa, rozdział 12, wersety 6 do 8. I powiedział: Słuchajcie słów moich, jeśli jest wśród was prorok Pana, dam mu się poznać przez widzenia i w snach będę mówił do niego. Lecz nie tak jest z moim sługą Mojżeszem. W całym moim domu on jest najwierniejszy. Twarzą w twarz nim rozmawiam, jawnie, nie przez zagadki, i on ogląda postać Pana. Czemu więc ośmielacie się mówić przeciwko memu słudze Mojżeszowi? I zapalił się gniew Pana przeciwko nim. Ale to już od 9. Dobrze. I przechodzimy. Powyżej wspomnieliśmy fakt, że strażnica podczas okresu paruzji wyposażyła nas w dowody, że niektóre antytypiczne widzenia i sny jako nowe rzeczy zostały udzielone starszym, nie będącym członkami gwiezdnymi, to jest pielgrzymom i pomocniczym pielgrzymów oraz prominentnym, czyli tym ważniejszym, lokalnym starszym. O tak, nie był. Jest więcej niż kilka przypadków, znaczy nie było więcej niż kilku przypadków z takich, które nigdy się nie ukazały właśnie w strażnicy. Podamy obecnie pewną ilość ilustracji, które dowiodą, że Bóg wypełnił antytyp tego oświadczenia z wersetu 6, że On podał pielgrzymom i pomocniczym pielgrzymom oraz pewnym konkretnym starszym takie właśnie antytypiczne widzenia i sny. Czasami on czynił to, udzielał im tego, podczas gdy oni byli dopiero podczas drogi do stawania się, ale zanim stali się pielgrzymami i pomocniczymi pielgrzymami, ale o tyle, o ile wiemy, fakty wypełnienia tych właśnie nauczycieli z Ewangelii Mateusza 13 rozdziału wersetu 52 wyglądają się niemalże kompletnie ograniczone do właśnie takich braci. Najpierw przypomnijmy sobie właśnie Ewangelię Mateusza, rozdział 13, werset 52. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, werset 52. A on im rzekł: Przetoż każdy nauczony w piśmie, wyćwiczony w Królestwie Niebieskim, podobny jest człowiekowi gospodarzowi, który wynosi ze skarbu swego nowe i stare rzeczy. Gdyż na tyle, na ile znamy fakty, lokalni, starsi lokalni, którzy nigdy nie stali się generalnymi starszymi, byli z pewnymi wyjątkami nie obdarzeni widzeniem rzeczy nowych, to jest tych owych właśnie antytypicznych wizji i snów. Te wyjątki, tymi wyjątkami byli szczególnie ważni i gorliwi starsi. Brat Barton został obdarzony, też właśnie ubłogosławiony pewną liczbą, też większą liczbą takich właśnie snów i widzeń. Sprawozdanie z jednej z nich, a właściwie z jednego z tych snów, jednym z tych z takich sprawozdań jest to odnośnie Izajasza rozdziału 18, wersetów 1, 2 i 7. I jest to sprawozdanie podane w strażnicy z 1904 roku na stronach 230 do 232. Spójrz również do komentarzy. Chodzi o komentarze biblijne, oczywiście z tamtych czasów. A może najpierw przeczytajmy Izajasza, rozdział 18, wersety 1, 2 i 7.
Izajasza, rozdział 18, wersety 1, 2 i 7. Ach, kraju brzęczących skrzydeł, leżących za ziemiami, za rzekami kurz. Wysyłasz posłów przez morze na łódkach papirusowych po wodzie. Idźcie, posłańcy pospieszni, do ludności rosłej i o skórze brązowej, do narodu, co budzi trwogę, odkąd istnieje, do ludności potężnej i zdobywczej, której kraj przecinają rzeki. Wówczas przyniesie ofiary dla Pana zastępów naród rosły o brązowej skórze, naród budzący postrach zawsze odkąd istnieje, ludność potężna i zdobywcza, której kraj przecinają rzeki, na miejsce imienia Pana zastępów na górę Syjon. W tym artykule brat Barton ukazał, w jaki sposób w wersetach 1, 2 i 7 jest opisana praca żniwa, tak jak jest, jak była, jak ona postępowała za pomocą literatury prawdy. To, co on widział, co on dostrzegł w tych wersetach i opisał, było antytypicznym snem. Prosimy zauważyć wysoce obrazowy język, w które te słowa są ubrane, w jaki jest ubrany ten sen, w właśnie tym 18 rozdziale Księgi Izajasza, w wersetach 1, 2 i 7. I tutaj taki krótki komentarz dla tych osób, którzy tego nie znają. Jest to praca żniwa, tak jak ona następowała, jak się rozszerzała dzięki literaturze prawdy. Czyli ten kraj brzęczących skrzydeł, leżących za rzekami kurz, chodzi o Amerykę, która wysłała posłów przez morze na łódkach papirusowych po wodzie, czyli w tomach. Tomy w tomach były prawdy zawarte i one docierały do Europy z Ameryki przez morze. No i tam można o tym sobie więcej poczytać i odsyłam właśnie tam, ewentualnie jeszcze do Ech Pielgrzyma, w których owo kazanie brata Bartona również tam jest dostępne. Możemy też przywołać inny przykład antytypicznego snu w formie tego zaciemnionego powiedzenia, tego ciemnego poselstwa, ciemnej wypowiedzi, jaką brat Barton miał odnośnie Ewangelii Mateusza, rozdziału 12, wersetu 29, Ewangelii Marka, rozdziału 3, wersetu 27, Ewangelii Łukasza, rozdziału 11, wersetów 21 i 22. Są one opublikowane w Strażnicy z roku 1910 na stronach 315 i 316. I przeczytajmy sobie te fragmenty. Albo jakoż może kto wnieść do domu mocarza i sprzęt jego rozchwycić, jeśli by pierwej nie związał mocarza onego, toż dopiero dom jego rozchwyci. To była Ewangelia Mateusza 12:29. Następna Ewangelia Marka 3 rozdział 27 werset. Nikt nie może wejść do domu mocarza i jego sprzęt rozgrabić, jeśli by wpierw nie związał mocarza, a potem jego dom rozgrabi. I Ewangelia Łukasza, rozdział 11, wersety 21 i 22. Gdy mocarz uzbrojony strzeże pałacu swego, w pokoju są majątności jego, ale gdy mocniejszy nadeń nadszedłszy zwycięży go, odejmuje wszystko oręże jego, w którym ufał, a łupy jego rozdaje. W tym artykule, który zawiera ów właśnie opisany ten antytypiczny sen, brat Barton ukazuje, że szatan, ów mocarz, ten silny mężczyzna, został związany przez naszego Pana, który był jeszcze większym mocarzem i miał to miejsce pomiędzy październikiem 1874 a kwietniem 1878 roku, ponieważ kwietniu 1878 roku właśnie to rozgrabianie domu tego mocarza, szatana, się rozpoczęło. O czym ten fragment mówi nam, że nie mogą mieć to miejsca, dopóki, zanim najpierw ów właśnie mocarz nie został związany. Czyli komentarz, że
że to miejsce, to związanie miało miejsce po wtórnym przyjściu naszego Pana. I między innymi no, sama jego obecność tutaj w naszej atmosferze no, spowodowała, że jego poplecznicy, czyli upadli aniołowie, widzieli, że już jest ktoś mocniejszy od szatana tutaj. Że nie to, że Jezus tutaj nie mógł się pojawić, nie to, że szatan jest najmocniejszą istotą, która jest obecna w atmosferze Ziemi, tutaj może działać. Nie. Teraz był także Jezus, któremu absolutnie nic szatan nie mógł zrobić, bo Jezus przecież w tym momencie miał już naturę boską, nieśmiertelną i wyższą od niego. Więc został już w ten sposób związany samym pojawieniem się Pana Jezusa, a oprócz tego zaczął w dalszy ciąg w sposób działać. No ale o tym związaniu szatana, na czym to polega i tak dalej, to są oddzielne artykuły, i do których właśnie również zapraszam do poczytania. Szczególnie chyba prosto jest to opisane w 17 tomie mechanicznym pod tytułem Tysiąclecie, też można sobie znaleźć, albo poczytać, albo posłuchać. Dobrze, przechodzimy do akapitu 22. Inną ilustracją takich właśnie generalnych starszych, nie będących członkami gwiezdnymi, że oni mieli właśnie te antytypiczne widzenia i sny, jest, no tą ilustracją są bracia Jan i Morton Edgarowie. John i Morton Edgarowie. W 1904 roku pewien szwajcarski brat zbłądził na temat chronologii, szczególnie odnośnie 19 lat, odnośnie których PBI później również zbłądziło. PBI, czyli Pastoralny Biblijny Instytut, albo Pastoralna Biblijna Instytucja, jest to jedna z organizacji, które były właśnie po śmierci pastora Russella i one później sobie działały jako coś odrębnego no, w tych różnych tam rzeczach, które się działy po śmierci brata Russella. Zainteresowani na pewno wiedzą. Ci, którzy nie wiedzą, zapraszam do dowiedzenia się więcej, bo to jest interesujące i pouczające. Odnośnie tych 19 lat, odnośnie których właśnie to PBI później również zbłądziło. I wypracował tak bardzo sofistyczny nowy pogląd odnośnie tych właśnie 19 lat, że to bardzo zakłopotało brata Russella, antytypicznego Dawida. Mój komentarz, to warto wiedzieć również, że jednym z zastosowań typu Dawida jest brat Russell w jego różnych działaniach. W pierwszej Samuelowej odnośnie, jeżeli dobrze pamiętam, do nominalnego ludu Bożego, a w drugiej Samuelowej do tego prawdziwego ludu Bożego w jego różnych tam walkach z zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, które również były typiczne, na przykład Filistyni to sekciarze i tak dalej, i tak dalej. Że ten sofistyczny nowy pogląd odnośnie niektóry zakłopotał brata Russella w bardzo dużym stopniu i nie był w stanie całkowicie zbić tego właśnie poglądu. Jest o tym opis w 2 Samuelowej, rozdziale 21, wersetach 15 do 17. I przeczytajmy sobie ten fragment. 2 Samuelowa, rozdział 21, werset 17. No i mamy właśnie Filistyni, Dawid i tak dalej. Później znowu doszło do wojny między Filistynami a Izraelem. I Dawid wyruszył wraz ze swymi sługami i walczyli z Filistynami. A Dawid był znużony. I wtedy Iszbi Benob, który wywodził się z synów pewnego olbrzyma, a którego włócznia ważyła 300 syklów brązu i który miał przepasany nowy miecz, postanowił, że zabije Dawida. Lecz Abiszaj, syn Serui, przyszedł mu z pomocą. Uderzył Filistyna i zabił go.
Wtedy ludzie Dawida przysięgli mu: nie będziesz już wyruszał z nami do bitwy, abyś nie zgasił pochodni Izrael. Tutaj jest mowa właśnie w tym wersecie, szczególnie 15, a Dawid był znużony. W innym przekładzie, na przykład Biblia Wójka mówi: a gdy ustawał Dawid? Biblia Paulistów: w pewnym momencie Dawid czuł się już bardzo wyczerpany. W czasie walki Dawida ogarnęło zmęczenie. I tak dalej. I ten pogląd odnośnie chronologii został przedstawiony bratu Johnowi Edgarowi i to poprowadziło go wraz przy współpracy brata Mortona Edgara, żeby uczynił bardzo dokładne przebadanie chronologii, tak jak ona została przedstawiona w drugim tomie. W drugim tomie wykładów Pisma Świętego pod tytułem Nadszedł czas oczywiście. Jego rozważanie tego tematu na podstawie, na fundamencie chronologii brata Russella doprowadziło go do zauważenia bardzo wielu potwierdzeń owej właśnie chronologii i do wyprowadzenia wielu detalów, które wcześniej nie były zauważane, przez które on kompletnie zbił właśnie pozycję, stanowisko owego szwajcarskiego brata. W typie Abiszaj pobił, właśnie uderzył tego Filistyna i zabił go. Jego rozważania, jego dociekania doprowadziły go do zauważenia wiele potwierdzeń z piramidy, z wielkiej piramidy, owego planu i odnośnie boskiego planu wieków i chronologii, które nie były wcześniej zauważane. Wszystkie z nich zostały opublikowane w dwutomowej pracy, w dwutomowym dziele zatytułowanym Przechody Wielkiej Piramidy, Przechody albo Przejścia Wielkiej Piramidy, autorstwa Johna i Mortona Edgarów. Chociaż artykuły na te tematy spod pióra brata Johna Edgara już wcześniej były publikowane, ukazywały się strażnicy z 1905 roku na stronach 179-180 do 185 i w raporcie konwencyjnym z roku 1906. W tych rozważaniach i odkryciach odnośnie nowych potwierdzeń do chronologii i do planu w piramidzie brat John Edgar, chociaż był wodzem w tej pracy, był w zdolny sposób wspierany przez swojego brata Mortona Edgara, który, ponieważ brat John Edgar zmarł niedługo po tym, gdy pierwszy tom tych właśnie przechodów Wielkiej Piramidy został ukończony, stał się samodzielnym autorem jego drugiego tomu. Chociaż brat John Edgar był spośród tych dwóch braci głównym odnalazcą owych właśnie rzeczy nowych. W ten sposób widzimy, w jaki sposób oboje bracia Edgarowie byli w tej kwestii ubłogosławieni widzeniem niektórych widzeń i snów jako antytypiczni prorocy. Serdecznie rekomendujemy ich pracę, te właśnie przechody Wielkiej Piramidy, szczególnie w jej pierwszym wydaniu. To mój komentarz, to jest dość ważne, ale tutaj zaraz będzie opis dlaczego. Uczyniliśmy ostrożne badanie, rozważanie jego w jego pierwszym wydaniu, ale poza małymi częściami tomu drugiego nie czytaliśmy drugiego wydania, które odnośnie którego rozumiemy, tego właśnie drugiego wydania, szczególnie w jego tomie drugim, zostały poddane pewnym zmianom. Rozumiemy, że brat Morton Edgar potępia to, co zamieścił w drugim wydaniu tomu drugiego, tych właśnie przechodów Wielkiej Piramidy, odnośnie propozycji o milionach obecnie żyjących. I tutaj troszeczkę komentarza.
Kwestia dotyczy poglądu Rutherforda, który w pewnym momencie zaczął głosić, że wszyscy, że miliony żyjących, którzy będą żyli do 1925 roku, nigdy więcej już nie umrą. No i, to, i tutaj brat Morton Edgar, no niestety, poszedł za tym poglądem przez jakiś czas, no i właśnie tutaj pewne rzeczy próbował potwierdzać właśnie w ten sposób i w tym drugim wydaniu tam to propagował. I wracamy. On zrewidował i opublikował to dzieło jako jego drugą edycję, wciąż będąc w towarzystwie. W towarzystwie zarządzanym przez Rutherforda, tutaj chciałbym dodać. I próbował usprawiedliwić jego milionową propozycję, czyli właśnie ten pogląd odnośnie tych milionów, które miałyby rzekomo nie umrzeć. Prezydent towarzystwa, czy też prezes towarzystwa, czyli Rutherford, ciągle trzyma się tej milionowej propozycji, chociaż pomijając jakąś datę, i twierdzi, że owe miliony są jego nową wielką kompanią, wielkim gronem, którzy, jak on twierdzi, nie są klasą duchową, ale tak zwanymi Jonadabami, to jest niepoświęconymi ludźmi, którzy są zainteresowani poselstwem towarzystwa i którym jako ich ambicje jest dana nadzieja przeżycia Armagedonu, przetrwania Armagedonu. No i to jakby się ktoś interesował, skąd ci Jonadabowie się wzięli, no to między innymi właśnie stąd. No i dobrze, i w tym miejscu kończymy na tą chwilę. Dziękuję bardzo i zapraszam następny raz na kontynuację.